Krzysztof, co już mówił, o co chodzi? Jedzie pan prawym pasem ruchu. Tak, tak. Lewym pasem ruchu jedzie Ford, taki kanarkowy ma kolor. No. On jedzie wolniej niż pan, prawda? No, załóżmy, że jedzie wolniej. No, no, mamy to nagrane, gdy pan miał wątpliwości. Jedzie wolniej. Mhm. Czyli pan przejeżdża koło tego pojazdu z większą prędkością. A taki manewr... Przemana nie, z bardzo małą prędkością. Ale z większą od niego. Samego. Chodzi o taki manewr, on jest określony w artykule 2 ustawy prawo ruchu drogowym, polegający na przejeżdżaniu koło innego pojazdu lub uczestnika ruchu, który się porusza w tym samym kierunku. Jest to definiowany, ten manewr, jako manewr wyprzedzania. Proszę pana, tak, ale jeśli weźmiemy w tym momencie prędkość, jaka była, obojętnie jaka by była, czy to 15 będzie... na godzinę. Ale w życiu nie było, a ile było, załóżmy, więcej w przeciwieństwie do tego pojazdu. Bo myśmy równo szli razem 50-50, proszę pana, zjechałem na prawy pas, było zachowane środek ostrożności, biorąc pod uwagę przyjęcie tego, że były pasy. Było zaglądnięcie, było patrzenie, zjechałem na prawy, gdyż pojazd poprzedzający mnie stanął przy... Tak, ale mówimy tutaj o tym momencie. Pan doprowadził do manewru wyprzedzania przed oznakowanym przejściem dla pieszych. Czyli jak nie ma przechodnia na przejściu, to muszę się zatrzymać przed kasnym. Nie, musi pan wyrównać prędkość z jadącym obok. A po drugie, prędkość była tak znikoma względem poprzedzającego samochodu, że to jest, proszę pana... No, szukanie dziury w całym. Szukanie dziury w całym. Artykuł 26 ust. 3 punkt 1 ustawy prawo ruchu drogowym zabranie wyprzedzania na przejściu dla pieszych oraz przed przejściem dla pieszych.